Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Mój głos jest trochę inny niż zazwyczaj i mówię przez nos, bo się przeziębiłam. W sumie przejęłam coś po prostu od córki. I tak jak przez te wszystkie miesiące leczenia starałam się unikać infekcji jak mogę. Dużo się izolowałam i izolowałam córkę, bo wiadomo, dzieci często przynoszą coś do domu. No to gdzieś się przeziębiła. Bardzo możliwe, że w domu. Pytaliście się, czy na Malcie nie ma ogrzewania, więc jako takiego nie ma. Dogrzewamy się albo klimatyzację, ustawiając po prostu na więcej stopni, na tam grzanie. Albo są takie przenośne grzejniki, ale takich kaloryferów jak w Polsce, no to tutaj nie ma. Więc w domu często jest zimno i dużo osób właśnie jak tutaj się przeprowadza, po prostu co zimę choruje. No i ja zawsze miałam odporność na jakimś super poziomie i ani razu nie chorowałam. No ale teraz moja odporność, co widzę po prostu w wynikach badań krwi, szoruje po ziemi. No, kolorowo nie jest. Staram się robić już od kilku miesięcy, staram się robić wszystko, żeby trochę siebie ratować. I też dziękuję Wam za wszystkie jakieś rady, jakieś tam zalecenia i tak dalej. Ale ja wiem, że chcecie dobrze. Tylko że ja w większości nie mogę stosować. Polecacie suplementację czegoś tam, czegoś tam. Ja mam całkowity zakaz suplementacji, gdyż ona może tak jakby nakarmić tego raka, zamiast mój organizm taki. Wiecie co? Zastanawiam się, czy nie nagrać ogólnie takiego filmu o diecie w nowotworze. Wiem, że to będzie dosyć kontrowersyjne, chociaż być takie nie powinno, z tego powodu, że mam wrażenie, że o diecie to jest jeden z takich kilku tematów, gdzie każdy ma coś do powiedzenia i każdy uważa, że ma rację, bo usłyszał coś, tak? Bo tam pani Halinka z Podrzuski powiedziała coś tam, albo jakaś youtuberka powiedziała coś tam. I jeżeli chorujecie na właśnie chorobę nowotworową, to błagam, nie słuchajcie się jakichkolwiek ludzi w internecie, którzy sobie nagrywają filmiki i tak dalej, bo dieta jest dostosowana pod konkretny przypadek i pod wyniki badań krwi w sensie. Więc no nie, w różnych nowotworach też można i nie można jeść różne rzeczy. Więc tak, to tylko takie wprowadzenie, bo wiem, że zaraz pojawią się różne rady na odporność. No ale ja wiem, co mogę, co nie. I zaufajcie, że stosuję to, co mogę. No ale dobra, zdarzyło się jak zdarzyło. Wczoraj byłam. No, już w bardzo złym stanie. Już myślałam, że będę jechała do szpitala, bo jeżeli mam 37,7 albo wyżej, no to powinnam jechać. No i szczerze mówiąc, miałam. Ale miałam to tylko przez chwilę i potem to spadło, więc trochę nie wiedziałam, co mam robić. Też tam zadzwoniliśmy na onkologię. Oni powiedzieli, jakie leki mogę brać, jakie nie. No i dzisiaj czuję się już znacznie lepiej. Samo to, że nagrywam, no to chyba wiele mówi, mam wrażenie. No i co? No dzisiaj jest super pogoda w ogóle na Malcie, jak wiosna. Te dni są tak zmienne. Raz leje i burze całe dnie, a raz super słońce, w ogóle 18 stopni. No, dzisiaj akurat chętnie bym się przeszła, ale myślę, że jeszcze zostanę w łóżku. No i teraz właśnie skupię się na tym, żeby już doprowadzić się do stanu używalności. Na szczęście już nie mam gorączki. No to tam wiecie, ten katar czy jakiś ból gardła, to jest nic, bo to tak jakby no, mi nie zagraża, to po prostu musi przejść, zagraża mi gorączka. Więc, no bo
Żeby nie było, to nie jest jakaś wielka choroba. Moja córka to w ogóle sobie pokaszlała przez 2-3 dni, tam katar i koniec. Więc też bez przesady, po prostu, no, tak jak wspomniałam, a moja odporność jest teraz no, tak niska, że każde takie kaszelnięcie to ja od razu, wiecie, umieram. Więc na szczęście niedosłownie. No i właśnie to chciałam powiedzieć, więc no, niestety nie będzie teraz jakichś szalonych, świątecznych vlogów. Trochę inaczej sobie to wszystko wyobrażałam, no ale wiecie, zdrowie najważniejsze. Myślę, że te priorytety jakoś mam poukładane w głowie. Mam dla Was film z chemioterapii. Boże, który to numer? 9? Już nie liczę. I on się pojawi w sobotę, a kilka dni temu byliśmy na takiej świątecznej ścieżce tutaj z rodziną. I ten film pojawi się, jak go złożę. Ale fajne miejsce, naprawdę ciekawe. I wiecie co, tu miętole w ręku. Taki oto kosmetyk, który po prostu jest dla mnie. Szybka zmiana tematu. Ale pytacie się czasami o moją cerę i dlaczego ona tak dziwnie dobrze wygląda. I powiem wam, że jeżeli miałabym wybrać jakiś jeden kosmetyk roku 2021, to byłoby to serum. Jak dla mnie, to jest po prostu jakieś mistrzostwo świata. Już sobie zamówiłam z Polski kolejne opakowanie, bo naprawdę to, jak to mi nawilża twarz i tak. Tu jest napisane nawilżanie i wypełnienie, i serio odczuwam coś takiego. Nie wiem, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to dam wam do tego link na dole. Bo zawsze wam odpisuję, że nagram taki filmik z pielęgnacją, jak dbam o twarz i tak dalej, ale no, trochę mi się do tego nie śpieszy, więc pewnie jakoś dopiero w styczniu to zrobię. Tak więc to niech będzie taki spoiler, bo naprawdę to serum jest przecudowne. I gdybym miała właśnie używać jakiś jeden kosmetyk, to byłoby to. Znaczy, fajnie byłoby też te twarz umyć czymś, ale zakładając, że już jest umyta, to. Gorąco polecam. Trochę mi smutno, że tak, wiecie, mogłabym teraz nagrywać jakieś ciekawsze rzeczy i też robić ciekawsze rzeczy i sobie gdzieś tam pojeździć i pooglądać, jak wygląda ta świąteczna Malta. Wiem, grudzień się jeszcze nie skończył. No ale taki vlogmas, mało vlogmasowy. Chociaż mam radochę z tego, jak tworzę sobie miniaturki i wstawiam tam jakieś grafiki zupełnie niepasujące do Malty i tutejszego klimatu, jak na przykład bałwan. Mam dziwne poczucie humoru, bawię samą siebie. Żyję już z nim 30 lat, więc chyba się przyzwyczaiłam. No i myślę, że to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w sobotę. Mam nadzieję też, że jesteście zdrowsi ode mnie. Ciężko być bardziej chorym.